Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją W mroku płytkich kłamstw. Oh my god, that's so pretty. Tak, no poza tym, że jest pięknie wydana, bo poza tym, że okładka jest fajna. To jeszcze ma wodę. Piękną wklejkę, tutaj Young. Okay. Wie jak nas kupić po prostu. Tak, i są, słuchajcie, jeszcze wewnątrz są takie fajne grafiki nawiązujące do tej grafice na okładce i takie jakby ala tarotowe przerywniki przed każdym rozdziałem. No tutaj właśnie przed każdym rozdziałem jest taka wklejeczka z fragmentem tekstu, ale co to za fragment tekstu i czego on dotyczy i tak dalej, no to będziecie musieli już odkryć sami. No i co? To jest, można powiedzieć, thriller młodzieżowy, ale z takim mocnym zabarwieniem fantastycznym. Tylko nie takim fantastycznym z rodzaju smoki, konie i ludzie z dziwnymi imionami, tylko mamy tutaj do czynienia z jasnowidzami, z osobami, które w jakiś tam sposób są wrażliwe na zaświaty, można powiedzieć. To jest ten taki rodzaj magika, który jest najbardziej prawdopodobny, jeżeli magik miałby istnieć, to ja bym widziała totalnie coś takiego, czyli różnego rodzaju media rozmawiające z małymi, ludzie, którzy mają przebłyski przyszłości, przeszłości albo jakichś innych rzeczy, ludzie, którzy są wybitnymi empatami, którzy czują trochę takie, wiecie, jakieś tutaj emocje w innych ludziach i tak dalej, albo w ogóle, wiecie, widzenie aury i tak dalej. Jeżeli miałaby istnieć magia w naszym świecie, to totalnie widziałabym to jako coś takiego, a nie tam strzelanie płomieniami z rąk czy tam dalej, tylko właśnie takie skille bardziej To taka najbardziej jakby szeroka definicja jasnowidzenia, no właśnie dotyczy tego typu umiejętności, tak? Czyli no widzenia więcej, można powiedzieć trochę. I cała historia zaczyna się od tego, że Grey wraca do swojego miejsca urodzenia, do swojego miejsca zamieszkania, gdzie spędziła no właściwie całe dzieciństwo. I wraca tam, pomimo że sytuacja w tej mieścinie, która mieści się niedaleko Nowego Orleanu, czyli jesteśmy w Luizjanie, jest wilgotno, jest gorąco. Czy możemy wziąć jakby chwilę oddechu na to, że to się nazywa Mystic Rose i miałam cały czas zwiechę, że to jest Mystic Falls z Pamiętników Wampirów i miałam takie... Tak, bo Mystic Rose to jest ta miejscówka właśnie związana stricte z Grey, a samo to miasteczko to jest to La Cachette, tak? Francuska i hiszpańska, bo to jest ten, to miejsce właśnie Luizjana, gdzie się stykały te dwie kultury właśnie europejskie. No w każdym razie jest to takie miejsce właśnie, gdzie wiecie, dookoła są bagna, jest wilgotno, gorąco, tu i ówdzie pływają sobie aligatory, dookoła las i tak dalej. No i Grey wraca tam pomimo tego, że no w miasteczku jest taka dosyć ciężka atmosfera związana z tym, że no jakiś czas temu zaginęła Elora, najlepsza przyjaciółka Grey, ale nie tylko najlepsza przyjaciółka, można powiedzieć taka bratnia dusza. Tutaj jest to opisywane jako dwa płomienie jednej zapałki, tak? To są opisywane. To jest w ogóle mega big brain, że to są właśnie dwa płomienie stworzone z jednej zapałki. No i dziewczyna zaginęła, nie wiadomo tak naprawdę co się z nią stało, nie ma za nią żadnego tropu, no teoretycznie śledztwo zostało popełnione, ale tam niespecjalnie cokolwiek znaleziono. Nikt nie wie, nikt nie słyszał, nie znaleziono ciała, więc tak naprawdę no słuch po prostu o niej zupełnie zaginął. Dodatkowo Grey i Elora przed jej zaginięciem, śmiercią, ciężko powiedzieć, pokłóciły się i to tak dosyć mocno. I Grey w takich przebłyskach retrospekcji w własnej głowie opowiada nam tę historię i mówi, że no już od dłuższego czasu coś tam się zaczęło między nimi psuć, że Elora zaczęła się od niej odsuwać, jakby przestała chcieć, żeby Grey no doświadczała z nią różnych rzeczy, tak. A one dwie były częścią takiej większej gromady, tak zwanych letnich dzieci. Czyli... To jest w ogóle taki sztos koncept, że jakby wyszło na to, że był taki jeden wielki baby boom i jednego lata urodziło się dziesiątka dzieci. I mam takie, jakie to jest w ogóle, wiesz, stłumienie wszystkiego, jakby to jest totalnie, wiesz, dowód życia w bardzo bliskiej społeczności, że wszyscy mają baby boom i wszystkie dzieciaki rodzą się w tym samym czasie. Tak, co więcej, wszystkie mają właśnie jakieś takie nietypowe zdolności związane z jasnowidzeniem, każdy z nich troszeczkę inny, no ale wszystkie właśnie gdzieś tam opiewają wokół tych umiejętności, o których mówiłyśmy na początku. I ta grupa już została skrzywdzona wcześniej, bo dwójka dzieci została zamordowana przez takiego, można powiedzieć, lokalnego przestępcę, mordercę. Takiego który, dziwaka z bagin typowego, tak, można powiedzieć. Tak, został no, ostatecznie szybciutko wykluczony z tej społeczności, no bo właśnie dwójka, no jeszcze wtedy małych dzieci właśnie została, że i tak wszyscy w to wierzą, zamordowana dosyć brutalnie w jeziorze. Chciałabym powiedzieć, że używasz teraz takiego tonu, jak te wszystkie podcasterki od True Crime. I wtedy ta dwójka
już nigdy z tego jeziora nie wyszła. No nie wyszła. Totalnie mówisz takim... Ja aż normalnie poczułam ciajkę na plecach. Dogrywaj true crime. Ale ja nie interesuje mnie true crime. Ale ludzi by interesowało to, jak ty opowiadasz o true crime. Stara, to jest easy work. No dobrze, słuchajcie, w ogóle chciałabym powiedzieć, że ta książka już zaczyna się dobrze, bo poza tym, że mamy trigger warningi, które przytoczę przy okazji, tak, bo mamy sceny przemocy. Jest trigger warning, więc tak. Zaczyna się dobrze. Sceny przemocy, samobójstwo, morderstwo. Mówię o tym ponownie, bo jeżeli książka ma je wypisane, tak. No to teraz jesteśmy zobligowane, żeby wam o tym powiedzieć. Yeah. Natomiast zaczynamy od cytatu z Burzy Szekspira. I to jest w ogóle jeden z najładniejszych szekspirowskich cytatów moim zdaniem. Taki, który składa się no, właściwie z trzech wyrazów. Mm-hmm. Przeszłość to prolog. Speaks for itself. Tak, no i wtedy później wjeżdża nam pierwszy taki fragment. Ja myślę, że mogę wam go w ogóle przytoczyć, ten pierwszy. No. Przedziera się przez zarośla, dyszy i woła moje imię. Mimo wiatru i deszczu słyszę tylko jego. Przyspieszam. Wypadamy na otwartą równinę i czuję, że się zbliża. Nie mam gdzie się ukryć, tylko w ciemności. Wyłączam latarkę i pozwalam, by czernie pochłonęła mnie żywcem. A następnie przechodzimy już do takiej tradycyjnej narracji pierwszoosobowej właśnie w wykonaniu Grey. Ostatnim razem, kiedy ją widziałam, moja najlepsza przyjaciółka nazwała mnie żałosną kłamczuchą, a potem uderzyła w twarz. Także tak, zaczynamy jednocześnie pięknym Szekspirem i bardzo, bardzo dosadnymi fragmentami raz z tymi takimi urywkami. Mm-hmm. No i bardzo mocnym, myślę, pierwszym zdaniem. I co? I co? Słuchajcie, ta książka przez bardzo długi czas walczyła w mojej głowie o miano totalnego ulubieńca tego roku. I ona ma niesamowity klimat. Jest tak napisana, że czuje się tą taką ciasnotę, taką klaustrofobiczną, duszną atmosferę, która panuje w tym miasteczku. To właśnie, że wszyscy się znają, że ta społeczność ma swoje tajemnice, ma swoje sekrety i nawet osoby, które no, należą do tej społeczności, nie zawsze mają do nich dostęp. I że to wszystko jest, wiecie, takie nieprzyjemne, niewiadome. Tutaj właściwie każda postać, którą się spotyka gdzieś tam po drodze razem z Grey, jest w jakiś tam sposób trochę podejrzana, trochę dziwna. Trochę odklejona z jakiegoś powodu. I wszyscy wiemy, że no to raz, że ze względu na tą starą traumę, że w miasteczku tak małej społeczności no, był morderca. Dwa, ze względu na to, co wydarzyło się Elorze. Trzy, że trochę też związanym z tym był wyjazd Grey. No i to wszystko, wiecie, jest tak bazuje na tym klimacie. Ta książka jest też tak napisana, że jest dużo takich akapitów z jednych zdań, dużo jest powtórzeń. I te powtórzenia są fajne, to jest taki zabieg, myślę, totalnie zamierzony. Właśnie, żeby trochę dodać tej klaustrofobiczności, nie? Tym takim elementem, mam wrażenie, który się najbardziej powtarza, jest wspomnienie o tych dzwonkach wiecznych, tak? Tak. Że gdzieś tam sobie brzdąkają na wietrze, bo jedna z bohaterek je robi. I to jest trochę tak się wydaje, że gdziekolwiek ci bohaterowie są, oni zawsze słyszą te dzwonki, nie? Tak. I to jest super zabieg. Faktem, że w którymś momencie to już się zrobiło aż trochę za bardzo tutaj pod kurek, bo myślę, autorka pociągnęła te powtórzenia. Ale przez większość czasu naprawdę to działa. Mój jedyny problem z tą książką jest taki, że ona cierpi na podobny uraz co szóstka Brodli Bardugo, czyli ma bardzo ciekawych, bardzo mrocznych, trudnych, nieoczywistych bohaterów, ale oni są zdecydowanie zbyt dojrzali jak na swój wiek, bo wszyscy mają tutaj po lat 16-17 i nie więcej. I to jest taki, to jak ja to przeczytałam, że nie miałam 17 lat, miałam takie, jak to? Bo to się gdzieś tam pojawia w 1/4 mniej więcej. Powiem tak, że ja nawet tego nie przeuważyłam. Tam jest coś, tam wspomniany jest wiek właśnie, w sensie, że ktoś tam ma 17 lat. Mam też... O jednym z bohaterów, przyjaciół Grey, o Harcie, tak? No. To jest powiedziane i miałam takie... Nie... On się zachowuje jak człowiek 20+. Tak, jakby ja miałam świadomość tego, że to jest młodzież w jakimś stopniu, no bo szkoła, tak? I tak. To ci sugeruje mocno, ale naprawdę po 16 lat? No. Nie wyłapałam tego totalnie. Powiem tak, ja w początku byłam trochę taka z cyklu przeczytam, pewnie będzie spoko, bez szału. Mówię, zobaczymy, no jakiś młodzieżowy thriller, no jakby wiecie, no poprzeczki nie stawiam jakoś wybitnie wysoko, bo to nie jest taki prawidłowy, dorosły, tak, thriller dla dorosłych, tylko to jest właśnie thriller młodzieżowy, więc trzeba trochę inaczej tą skalę uformować sobie w głowie. No i tak, czytam i mówię sobie, okej, dobra, mamy tutaj gej,
małe miasteczko, klaustrofobicznie, mrocznie i tak dalej. Mamy skille, to skille, tak mówisz, żeby tutaj nie było jakichś przeginy z cyklu, że nagle będzie właśnie strzelanie z tymi, że ten magic będzie na przykład z powodem takim, wiecie, zabiegiem, który wyjaśni nam wszystko i nie ma tutaj żadnej większej logiki poza tym, że magic i tak dalej. A potem w pewnym momencie zorientowałam się, że jestem już troszkę za połową i nie mam ochoty jej odkładać. Przeczytałam ją na raz i zajęło mi to 4,5 godziny. Ona jest totalnie wciągająca. Ona jest trochę ten wir na tym bagnie. Ja walę. Ona wciąga maksymalnie i nawet nie wiesz kiedy. Absolutnie. W sensie ja byłam tak, może powiedzieć, że minimalnie nastawiona tak pobłażliwie do tej książki. Na zasadzie, że to będzie spoko, jakaś tam książunia, spoko, fajna okładka, może coś ciekawego się o tym powie. Nie spodziewałam się jakichś tutaj, wiesz, wybitnie zawiłych właśnie tych relacji i tak dalej. Bardziej właśnie obawiałam się tego, że będziemy się skupiać na tych skillach, na tej magiczności tego miejsca i naszych bohaterów. A okazało się, że tak naprawdę wyszła z tego taka jedna wielka plątanina wielu zależności, wielu relacji, wielu bardzo trudnych relacji w połączeniu z rozpatrywaniem przeszłości i też tym, jak sobie radzić w tak zamkniętej, tak bardzo skondensowanej i pełnej sekretów społeczności w miejscu, które jest totalnie odcięte od świata i to w taki realistyczny sposób, wiecie, to nie jest tak, że macie wrażenie takiej sztuczności tak naprawdę, że tutaj jakieś takie, nie wiem, jakieś oszustwo się próbuje nam wcisnąć, że oni wcale nie są tacy odcięci, tylko rzeczywiście to jest zabita dziurami, dechami dziura. Zabita dziurami decha. Zabita dziurami decha, w której dzieją się naprawdę momentami crazy rzeczy, które absolutnie sprawiały, że momentami mówię sobie, nie wytrzymam, nie wyrobię. Miałam nawet taką chwilę, kiedy mówię, muszę iść do toalety, więc po prostu odłożę książkę, ale ja niewiele myśląc, po prostu szłam do toalety, tak? No i jakby domyślacie się, jak wyglądałam. Przeczytałam ją w 4,5 godziny i nadal się trochę z niej nie otrząsnęłam, bo to była tak zajebista książka, że aż mi skarb się wywaliło. Tak, ona była naprawdę, ona jest bardzo, to jest chyba najlepszy thriller. Tim Hart! Naprawdę? Tak, kocham typa. O nie, ja go nie lubię. Ta postać jest tak zajebista, on jest tak jednocześnie... Że nie, nie, że go nie lubię, tak, że nie podobała mi się kreacja, tylko miałam takie, ten typ nie jest... lubię typa. Mnie się bardzo podoba przez to, że on był tak skrajny momentami. Tak. Był tak bardzo shady przez większość tego czasu, bo tak naprawdę tutaj na blebie wszyscy są podejrzani. Na blebie jest napisane, nie wie komu może ufać, więc no tutaj ten zabieg a propos tego, że nasza główna bohaterka kompletnie nie ma pojęcia komu ufać i kto jest tutaj spoko osobą, z którą może, wiecie, jakby ona większość tych ludzi zna od dzieciaka, od kołyski dosłownie, poza jednym typem, który jest tutaj też w ogóle, przypomniało mi się z bleba, że pojawia się pewien nieznajomy, to też wydawało mi się na początku takie dosyć klisze. Tak, ale z drugiej strony ten moment, kiedy on się pojawia, masz takie, o kurde. To jest o coś. O kurde, to jest tak creepowe. To jest tak, dobrze creepowe. Dobrze creepowe. I wiecie, jakby ona zna tych wszystkich ludzi od kołyski, potem pojawia się jakiś nieznajomy i nagle budzi się w takiej sytuacji z cyklu, okej, ewidentnie na przykład moja babcia, która jest taką moją właśnie opiekunką, mentorką w tej trudnej chwili, też ma jakieś sekrety. Tak, nie chce mi czegoś powiedzieć. Nie chce mi czegoś powiedzieć. Jakby nie znał historii dokładnej swojej rodziny. Tak. I tego, jak się to wydarzyło, że na przykład ona już na cały rok szkolny wyjeżdża właśnie do ojca i wraca tylko na wakacje do babci. Ci wszyscy ludzie, którzy mieszkają tam od po prostu urodzenia i pewnie tam wszyscy umrą ze starości, też zaczynają być tacy troszkę shady, bo oni jednak spędzali tutaj ten cały czas razem, a jej tu nie było. Więc czy może coś się między nimi zmieniło? Do tego są inni mieszkańcy miasteczka, którzy też skrywają swoje sekrety, więc atmosfera w pewnym momencie robi się tak gęsta, a do tego dochodzą jeszcze na przykład takie rzeczy jak opowieści, pewnego rodzaju przepowieści, które... No takie też legendy wiejskie, bo to nie miejskie, nie? Tak. Bardziej wiejskie, można powiedzieć. Które inni bohaterowie przytaczają, więc tak naprawdę robi się w pewnym momencie tak gęsto, że nie masz ochoty po prostu z tego wychodzić, bo już jesteś oblepiona w tym bagnie, tak jak często Grey ma takie wrażenie, że nawet jak ona jechała właśnie do taty, do domu drugiego, żeby już iść do szkoły i zająć się właśnie tym właśnie wszystkim nauką i tak dalej, to i tak miała wrażenie, że to bagno na niej jest osadzone w jakimś stopniu. Ta wilgoć, ta woda, słyszała, wiecie, ten szum wiatru i ryczenie aligatorów i tak dalej. Więc absolutnie cudowne jest to, jak bardzo udaje się te wszystkie emocje i te wszystkie wrażenia, które przeżywa Grey, przenieść też na czytelnika. I moim zdaniem jak na debiut, to jest w ogóle kosmos. Tak, to jest debiut. O kurde. I ja jestem w ciężkim szoku, że to się tak udało, bo jeżeli ta książka tak potrafi działać na zmysły czytelnika, to ja nie wiem, do czego zdolna jest jeszcze ta autorka. Ona jest, szczerze mówiąc, na poziomie, jeżeli chodzi o takiej zmysłowości rozumianej na zasadzie takiej właśnie, jak mówimy, czyli nie, że zmysłowości, która się kojarzy tam z erotyzmem i takie tam, tylko ze zmysłowością taką właśnie, że oddziałuje na zmysły, nie? Że czujesz, widzisz i słyszysz, no nie, to wszystko, co się dzieje w tej książce.
ona jest jedyną książką, która próbuje dobić się do tego, co zrobiła Lily King w Euforii. Tak. Nie czytałam innej książki, która byłaby tak doskonale klimatyczna, tak doskonale klaustrofobiczna, mm-hmm. tak doskonale taka, wiecie, po prostu tak, że aż się trudno oddycha. Taka wiesz, parna. Przeciąg piekła na przykład bardzo zbledł w tym momencie. Ojej, go totalnie! On zginął, jakby ta książka przyćmiła. Totalnie. Nie, przeciąg piekła miał ten problem, że tam dużo mieliśmy jakichś takich patologii społecznych, które teoretycznie jasne, były logiczne, wynikały mm-hmm. jakoś z siebie nawzajem, tak. ale ich nagromadzenie było tak silne, że momentami było aż za bardzo. Tutaj tego nie ma. Tutaj nie masz takiego, wiesz, że o, tutaj nie wiem, jest rodzina pijaków, tamci są uzależnieni od czegoś, tutaj nie wiem, jest przemoc i tak dalej. Jasne, są te problemy i one w jakiś sposób wpływają na bohaterów, bo umówmy się, w każdej społeczności one występują mm-hmm. tak naprawdę. W tym momencie jakby ludzka wioska nie, jest tak jakby przemieszana, że nie ma opcji, żeby one się nie pojawiały w niektórych miejscach. Mam na myśli te jakieś społeczne problemy i patologie. Mm-hmm. Ale wiesz, ty nie masz takiego przesytu, nie? Że wszyscy po prostu pochodzą z jakichś rozbitych rodzin, które są zupełnie niedoskonałe i tak dalej, i tak dalej. Także totalnie bije właśnie do Euforii, oczywiście nadal w tej kategorii młodzieżowej. Mm-hmm. Grey tutaj jest taką właśnie postacią będącą zarówno lokalsem, tak. ale z drugiej strony jest obcą, wiesz, ona jest taką, ona jest gdzieś pomiędzy, ona mm-hmm. się nie potrafi do końca znaleźć i właśnie dlatego to takie wrażenie braku zaufania, które totalnie rozumiem, bo to, co się to dzieje po drodze, troszkę. To, co się dzieje po drodze, jakby totalnie wpływa wam na banie. No. Ja wiem, że to nie jest najładniejsze określenie, ale faktycznie jakby, no oczywiście, jak się domyślacie, Grey jest zainteresowana tym, żeby tą sprawę Elory pociągnąć dalej. Ona tak. chce wiedzieć, co się stało z jej najlepszą przyjaciółką, tak? Mimo, że nikt już tak naprawdę się tym nie interesuje, no bo nie ma żadnych tropów, nie ma się czego nawet uchwycić. I faktycznie jest tak, że ona gdzieś tam podpytuje, gdzieś tam szuka i albo otrzymuje zupełnie sprzeczne ze sobą wiadomości, albo ktoś zachowuje się w taki sposób, że ona zaczyna podejrzewać, że może mieć coś wspólnego z, mm-hmm. właśnie z tym zaginięciem Elory, albo ktoś kogoś innego gada, tak. Że bo może on, albo ona zachowywał się tak i tak, i tak, tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę w którymś momencie czytelnik jest totalnie zamroczony, albo jak już myśli, że ma podane na tacy rozwiązanie, mm-hmm. to okazuje się, że nie jest ono takie oczywiste. I to też właśnie w kontekście tego, że jesteśmy troszkę też wodzeni za nos jako czytelnicy w trakcie odkrywania tej tajemnicy. Chyba zrujmowałam to, ale tak nie wiem, czy mój mózg to zagadnął. Jakby tak naprawdę tutaj wchodzi to, z czego jestem bardzo zadowolona i co mi się bardzo podobało, że ten aspekt tego, że właśnie mamy tych jasnowidzów, te osoby obdarzone pewnego rodzaju skillami do widzenia i słyszenia więcej, to nie jest coś, co jest środkiem do rozwiązania problemów, ale jest czymś, co ma taką bardzo dwojaką naturę, że z jednej strony może być pomocne, a z drugiej strony może być bardzo zwodzące. I to jest super, że nie mamy takiego jednoznacznego, po prostu, wiecie, złotego klucza do wszystkich zamków, a super, zrobię sobie wizję i będę wiedzieć, kto zabił albo nie zabił, albo porwał, albo zdeczłonkował, czy tam coś innego, Eleanor, i będzie wszystko jasne. No, totalnie, totalnie zajebista rzecz. Naprawdę, gdyby nie fakt, że troszeczkę tych powtórzeń tak językowo było już aż za dużo pod koniec. To ja nie i rozumiem. Sam fakt, że moim zdaniem trochę ci bohaterowie byli... W sensie inaczej, gdyby to było tak, że to na przykład są studenci, mm-hmm. nie w takim wieku studenckim, to by mi grało wiele bardziej wtedy. No. Jakby to bliżej tajemnej historii. Nie, zupełnie nie o to chodzi, ale wiesz, zachowanie byłoby o wiele bardziej naturalne no. i ich jakby doświadczenia byłyby o wiele bardziej naturalne. Jasne, ktoś tam mógł być młodszy, starszy, tak. ale fakt, że to są naprawdę młodzi ludzie, no po prostu to się trochę gryzło z tym, co mówili. A wystarczyłoby wykreślić to jedno zdanie, kiedy jest napisane, że masz 16 lat. No ale wiesz, no ale i tak byłoby, że chodzą do liceum, tak? Więc to by jedno z drugiego wynikało. Mogliby mieć 18. No ale myślę, że to by było troszeczkę... Ja kompletnie nie zwróciłam na to uwagi i gdybyś nie powiedziała, to bym się nawet nie przyłapała na tym. Musiałam kompletnie jakoś wyprzeć to. Ja zwróciłam na to bardzo uwagę, bo byłam totalnie wybita z imersji wtedy, jak to przeczytałam. To ja musiałam to kompletnie... Ja byłam tak wkręcona w to i tak, jak to 17? Co? Ile to masz lat? A 17? Ty, nie, no w ogóle nie. Dobrze, i to dlatego ja odejmę jedną gwiazdkę za to i dla mnie to jest 9. Ty speech to. To jest takie złote 9, bo naprawdę byłam totalnie wkręcona w tę książkę. Dawno żadna powieść ze śledztwem mnie tak nie zaangażowała. Mm-hmm. Klimat jest w ogóle przeboski, jest bardzo w moim stylu, bardzo mi się to podobało. Tak. Znakomicie się to czytało. Klimat zarówno na tym poziomie językowym, jak i na poziomie fabularnym. Top notch.
naprawdę bardzo dobre rzeczy w tej kategorii. Jeżeli chodzi o thriller młodzieżowy, to wydaje mi się, że to jest najlepszy thriller młodzieżowy, z jakim miałyśmy do czynienia. Tak. I tam jedno za skłamie, czy tam inne tam rzeczy, to w ogóle się do tego nie nadaje. Staje, no nawet właśnie Przedsionek piekła, który nie jest młodzieżowy, no nie, to jest w kategorii młodzieżowej. On jest tradycyjnym thriller, on się nie umywa do tego. Za co jest w ogóle ode mnie 10 złotych gwiazdek, ding dong i bum szakalaka, że tak powiem, po glow up i tak. No to by było na tyle. Dajcie znać, czy już może czytaliście, bo nie jestem pewna, czy premiera już była, ale... Premiera dzisiaj. Dzisiaj jest premiera. Tak. To w takim razie znaczy macie... Dzisiaj jak to oglądacie. Dzisiaj jak to oglądacie, więc nie macie innego wyboru, jak lecieć i zamawiać. Naprawdę. Powiem tak, jak będziecie... A, jak nie jesteście jeszcze przekonani, to ja jutro wrzucam na Instagrama rolkę z Aesthetics. Aesthetics. Mm-hmm. Z Dark Shallow Lies, czyli Dark Shallow Lies to jest oryginalny tytuł, tak, czyli tak, w mroku płytkich kłamstw. Tak. I jeżeli to was nie przekona, to ja już nie wiem. Jak was to też nie przekona, to widzimy się na targach w Krakowie na stoisku wydawnictwa kobiecego. My będziemy stały z banerami i tę książkę rzucały w tłum, ale potem będziecie musieli ją oddać i zapłacić. To więc najpierw wpłacicie hajs, a potem będziemy rozdawać książki. Absolutnie to jest coś, co musicie przeczytać, zwłaszcza, że to jest tak bardzo jesieniarska książka. Tak, jest zbyt Jesus Maria, po tym jaka jest pogoda od tygodnia, bo... Mimo, że latem się dzieje, to na jesień będzie. Nie ma znaczenia kompletnie. Klimat jest totalnie jesienny. Do czytania w deszczu, wieczorem, w nocy, w trakcie burzy, posracie się po pas po prostu. Więc tak, dajcie znać, czy jesteście zainteresowani, czy może już zamówiliście. Jeżeli tak, no to plus jeden dla was i do zobaczenia następnym razem. Pa!